Powiedzenie, że w tym roku wszystko co najgorsze bierze się z Chin, chyba naprawdę coraz bardziej się sprawdza, ponieważ jest kolejny głupi trend, który właśnie wywodzi się z tego kraju. Także siemaneczko, ziomeczki, ja jestem Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj porozmawiamy sobie o naprawdę głupim i dziwnym trendzie, jaki zapoczątkował w Chinach. Także moi drodzy, standardowo przed obejrzeniem odcinka zachęcam was do wbicia na mojego Instagrama, ponieważ za każdego followa ja robię wam spam serduszek na waszym profilu, o ile nie macie prywatnego konta i musicie polubić najnowszą fotkę u mnie. No i jak macie ciekawy temat, który na przykład mógłbym omówić na filmie, to też was zapraszam na Instagrama, ponieważ tam najczęściej odczytuję wiadomości i tam możecie właśnie podsyłać mi linki do jakichś artykułów, nagrań i tak dalej, żebym mógł właśnie wykorzystać jakieś tam materiały do odcinka. Bez przedłużania lecimy do dzisiejszego przykrego tematu, który właśnie, no, zahacza o Chiny. No więc dzisiaj, moi drodzy, porozmawiamy sobie o naprawdę przykrym temacie i jest to sprawa związana z Chinami, ponieważ z tego kraju wyniósł się ten trend, który właśnie dzisiaj omówię na odcinku. I bardzo chciałbym podziękować mojemu moderatorowi, kim jestem, ponieważ właśnie ta osoba podesłała mi linki, wszystko co jest niezbędne, żeby omówić ten temat na odcinku. Jeszcze raz ci bardzo dziękuję za to. No więc cały ten trend polega na tym, że w Chinach zapanowała moda na nagrania przedstawiające spożywanie nadmiernych porcji jedzenia. No i początkowo bohaterami takich odcinków to były dzieci i dorośli. Jednak później entuzjaści szkodliwego trendu zaczęli zmuszać do udziału w nim w swoje psy. Więc na początku w tym challenge'u, gdzie miałeś jak najwięcej zjeść danego jedzenia, no brały w tym udział tylko dzieci i dorośli, to jeszcze pół biedy. Ale jak ludzie zmuszają do podjęcia się tego challenge'u jakieś zwierzęta, chociażby psy czy koty, to już naprawdę robi się, no, poważnie. O tym trendzie, o tej sprawie zrobiło się głośno, kiedy internet obiegło nagranie, na którym owczarek niemiecki jest nakłaniany do jedzenia papryczek chili. Mimo że czworonóg płacze z bólu, właściciel zwierzaka i zarazem autor nagrania nie przerywa rejestrowania zdarzenia. Dodatkowo na końcu zapewnia z uśmiechem, że posiłek sprawił jego podopiecznemu przyjemność. No naprawdę, jeśli temu zwierzakowi jedzenie papryczek chili sprawiło przyjemność, no po tym zdjęciu możecie sobie zobaczyć, jak było to dla niego przyjemne, to naprawdę. Coś z tym człowiekiem, z właścicielem tego psa jest nie tak. Przecież widać, że to zwierzę cierpi, że łzy z oczu mu lecą i dla niego jedzenie papryczek chili to była udręka. I tak, właśnie po tym, jak internet obiegło nagranie, gdzie właściciel zmusza swojego czworonoga do jedzenia całej miski papryczek chili tylko po to, żeby zdobyć jakieś tam wyświetlenia i lajki, no to zrobiło się o tym trendzie z Chin naprawdę głośno i ludzie od razu zaczęli taką osobę, wszystkie osoby, które nagrywają tego typu challenge, krytykować. Owczarek niemiecki nie jest jedyną ofiarą tego challenge'u. Właśnie z tego, co mi się udało dowiedzieć, no to jednak większa liczba psów została zmuszona do jedzenia jakiegoś naprawdę ciężkiego dla nich jedzenia, które często jest po prostu dla psów nieodpowiednie. No i tutaj właśnie macie zdjęcie tego właściciela, gdzie trzyma w ręku miskę papryczek chili, a potem właśnie taką miskę do zjedzenia dostał jego czworonóg, czyli owczarek niemiecki. Jak możemy wyczytać z artykułu, zwierzę wyraźnie cierpi na nagraniu, z jego oczu płyną łzy. Właściciel jednak zapewnia, że danie bardzo smakowało jemu psu. Co więcej, twierdzi, że jego pupil uwielbia jeść papryczki. Tak, jasne, właśnie to widać po tym zdjęciu. Takich klipów jest więcej. Właściciele psów karmią je cukierkami, ostrymi daniami lub ogromnymi ilościami mięsa, które nie nadaje się do zjedzenia przez psa. Gdy zwierzę protestuje, jego właściciel zamyka mu pysk i podnosi do góry, żeby połknął jedzenie. Naprawdę. Przerażające. Ja rozumiem, jakby w takich challenge'ach brali udział tylko ludzie, ponieważ biorą to na własną odpowiedzialność i trudno, jak coś im się stanie chociażby po zjedzeniu takiej miski chili, no to już ich wina, ponieważ sami sobie chcieli wtedy zjeść taką papryczkę, sami się chcieli podjąć takiego challenge'u. Ale jeśli są do tego zmuszane bezbronne zwierzęta, a jeśli protestują, to jeszcze właściciele zmuszają ich do tego, żeby połknęli to jedzenie, to już naprawdę coś z takimi ludźmi jest nie tak, ponieważ to jest okropne, żeby zmuszać własnego pupila tylko i wyłącznie po to, żeby zaistnieć w internecie. No naprawdę, moi drodzy, ten rok jest strasznie p***bany i nie wiem, co jeszcze w Chinach się wydarzy, bo mieliśmy pana na K, w sumie dalej go mamy, dalej ta pandemia trwa, więc no cóż, my mamy to, jakby odczuwamy te skutki tego wiruska do dzisiaj. No i mamy oczywiście chińskie szerszenie, teraz mamy ten głupi trend, gdzie ludzie zmuszają zwierzęta do jedzenia na przykład jakichś ostrych papryczek. Naprawdę, co jeszcze ci Chińczycy wymyślą, żeby spieprzyć nam ten rok, to naprawdę nie mam pojęcia. Piszcie propozycje w komentarzach, co jeszcze się może wydarzyć. No i to tyle, pamiętajcie o subskrypcji, łapeczce, zapraszam was na
moje socjale, wszystko znajduje się w opisie. I jak macie ciekawe tematy, podsyłajcie to koniecznie na Instagramie. To tyle, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, do usłyszenia.